Witajcie kochani w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj przyszedł czas na wrażenia z zamkniętych i mocno obleganych przez Polaków testów gry InSpirit Online, w którą wspólnie z Pawlikiem i Deską pogrywaliśmy sobie na streamach dla was. Beta będzie trwała jeszcze jakiś czas, w sumie to nawet chyba długi czas, więc jest opcja, że kluczyków pojawi się niebawem więcej, chociaż już dzisiaj pojawiła się ich kolejna pula dla masy osób. Póki co jednak jestem świadom faktu, że wielu z was wciąż czeka, aby zawitać do owej produkcji. Ja natomiast pokrótce powiem, co jest na dany moment dość ciekawe, a co wzbudziło nasze wątpliwości już na samym początku zabawy. Kłaniam się nisko, ja jestem Xaurus i zapraszam na materiał. I zaczniemy go od standardowo kilku informacji w obrębie kreatora naszej postaci. Przede wszystkim w grze otrzymujemy 3 rasy oraz 4 klasy postaci, jakimi jest wojownik, czarodziej, strzelec i postać zwana tutaj fizyk. O ciekawej mechanice, którą je obdarzono, opowiem jednak za chwilkę, bo na początek warto skupić się na dalszych elementach tworzenia bohatera. Przede wszystkim postawiono na prostą charakteryzację, mamy 20 parę twarzy oraz fryzur, do tego kolorki i w sumie to zamyka nam całą kreację. Nie jest to produkcja rozbudowana w tej kwestii i raczej zmian tutaj się nie spodziewam. Od wystarczające elementy dla każdego gracza pozwalające mu na delikatne manewrowanie naszym wyglądem. Dalej jest jednak coraz ciekawiej, to hasło przyświecało mi, Desce i Pawlikowi podczas naszej przygody. Myślę, że warto podzielić się tu własnymi refleksjami, które są może i subiektywne, ale z tego co widzę dotykały większość grających, którzy zrezygnowali. Na starcie uznałem, że produkcja jest bardzo podobna do przeglądarkowych giereczek. Wszedłem jako totalny nieogar i podczas gdy chłopaki pocinali zadania angażując się w rozgrywkę, mi do głowy przychodziły tylko pytania. Czy to faktycznie może być dobra gra? Co ja mam tu tak właściwie zrobić? Dlaczego z nieba spadają ogry, które w gaciach mają spadochron? Serio, start nie był pozytywny, ale powolutku zacząłem dostrzegać wśród pewnych tandetnych elementów jak interfejs czy czat, że faktycznie gra już w zamkniętej becie może jakoś tam zaciekawić. Przede wszystkim, pomijając problem z serwerami tuż po godzinach otwarcia, całość po dziś dzień działa stosunkowo stabilnie. Drugą sprawą, która ma klimat, jednak na myśl przywiodła mi Royal Questa, jest szata graficzna. Jest ładnie, kolorowo, odrobinkę mangowo, ale przede wszystkim baśniowo oraz przyjemnie dla oka. I tu warto napomknąć o naprawdę ślicznie wyglądających animacjach umiejętności. To też przecież niejako część oprawy graficznej i umiejętności powinny być efekciarskie, szczególnie w hack and slashu, i takie faktycznie są. Gorzej na ten moment wypada muzyka, ale to raczej element stały i nie będzie rewolucji przy okazji premiery, ale to kwestia już gustu. Jedni lubią delikatne kawałki, a inni mroczniejsze brzmienie. Poza tym gra reklamowana jest jako hack and slash, jednak wydaje mi się, że produkt docelowy nie wygląda tak jak oczekiwała większość i to też może być powód rezygnacji niektórych osób. Zazwyczaj pod pojęciem hack and slasha widzi się Path of Exile albo Diablo, gdzie wszystko jest bardzo dynamiczne. Tutaj ponownie warto odnieść się jednak do Royal Questa, bo InSpirit Online to właśnie taka krzyżówka stworzona po dodaniu do hack and slasha dawki klasycznego izometrycznego RPGa. Wydaje mi się, że nie będzie to coś, co chciałby po premierze konkurować z Path of Exile w sposób bezpośredni, a raczej zapełnić lukę między owym tytułem a tym wspomnianym Royal Questem. Po prostu szybka walka przepleciona statkiem questów, które może nie są wybitnie angażujące i fabularne, ale urozmaicają zabawę. Pojawiają się między innymi takie, które kierują nas do instancji, gdzie warto poszukać pomagiera w postaci innego gracza do party. Gdzieniegdzie przewijają się też scenki fabularne, które ogląda się jak zwykle w tych grach nieźle. Wróćmy jednak do tematu i zaczepimy o walkę oraz to, w jaki sposób powiązana jest ona z postacią. Otóż każda klasa ma od samego początku 3 subklasy. W przypadku mojego maga był to po prostu podział na 3 żywioły: ogień, lód oraz elektryczność. Każdy z nich wymagał ode mnie innej broni i mogłem bez problemu przerzucać się między nimi w czasie walki przy pomocy przycisków funkcyjnych. Dawało to spory wachlarz umiejętności, a to zasługuje już w tym momencie na plusika. Poza tym drzewko skill obejmuje również umiejętności specjalne używane w grupie podczas instancji oraz pasywki. Wszystko rozbudowane i wymaga posiedzenia, a ja niestety aż tyle czasu dla InSpirita nie mogłem poświęcić. W każdym razie zapewniam, że wygląda to interesująco. Poza tym same umiejętności w większości działają na zasadzie point and click, ale pojawiają się też takie, które wymagają od nas określenia myszką obszaru ataku. Bardzo fajna sprawa. Tak to wygląda w kwestii tych najważniejszych spraw, które udało mi się poznać. Teraz czas na może drobniejsze, ale również istotne ciekawostki. Craft w tej grze wydaje się być naprawdę bardzo obszernym polem do zabawy. Otóż są tutaj różnorakie szkoły, które wybieramy w początkowej fazie rozgrywki. Na magu wybrałem więc alchemię i co widzę? Przede wszystkim sporą różnicę w cenie, jeśli chodzi o wytworzenie podka z surowców, a tym co uda nam się kupić w sklepie. Tworzenie najmniejszego podka wymaga kilku pieniążków brązowych, a pot od kupca to koszt ponad jednego srebrnego za najmniejszą sztukę.
Jakie wnioski? Z pewnością interakcji między graczami będzie spora i handel rozkwitnie, a że mamy auction house, to będzie dużo przyjemniej, jeśli chodzi o wystawianie. Jeden zrobi zbroję, drugi zrobi potki, a trzeci jeszcze coś innego. Rokowania więc są pozytywne. Poza tym pety. Coś, czego fanem stałem się od samego początku. Jajka z przeróżnymi zwierzaczkami dropią nam wszędzie. Jedne mają ciekawe bonusy, inne potrafią zbierać ekwipunek, a jeszcze inne naprawiać zepsuty oręż. Poza tym niektóre z nich dadzą radę być również naszym ośrodkiem transportu. Najciekawsze jest jednak to, że ich bonusy wzrastają. Otóż naszego peta karmimy innymi petami, których chcemy się wyzbyć. Ten sposób pozwala naszej pociesze zdobyć wyższy poziom. Natomiast mając dwa takie stworki na 10 poziomie, możemy przeprowadzić fuzję i łączyć je. Bardzo udana sprawa, która jest elementem nowym, ciekawym i w którą można się przede wszystkim wkręcić. Na koniec kilka wyjaśnień. Przede wszystkim podczas bety zawiódł nas IS. Wyglądał na mega pay-to-winowe miejsce. Producenci jednak zapowiedzieli, że to się zmieni na lepsze i podków boostujących oraz tym podobnych rzeczy nie uświadczymy. No, ciekawe, ciekawe. Jak to będzie, dowiemy się za jakiś czas przy okazji szybkiego spojrzenia. Póki co jednak gierka wywarła na nas, jakby nie patrzeć, pozytywne wrażenie i chyba nie tylko na nas, ponieważ w grze spotkamy sporą liczbę osób, ale to może się zmienić już niedługo. PvP jest jeszcze średnio oblegane i wiem jedynie nie tyle, że są to areny. Poza tym nie można na nich używać potek, więc szybko wypompujemy się z many, a ta jest potrzebna w przypadku takiego ogromu skilli. Dlatego o ile pierwsze chwile są bardzo dynamiczne, to później walki stają się odrobinę wolniejsze. Reasumując, można powiedzieć tyle. Inspirit Online zapowiada się ciekawie. Co prawda nie będzie to jakiś next gen, a raczej co najmniej dobra gra średniej półki, o ile te wszystkie problemy zostaną naprawione, a item shop znerfiony. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o łapie, komentarzu, subskrypcji oraz śledzeniu projektu Inspirit Online. Kto wie, co z niego wyrośnie. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa!